Wiceprzewodniczący zarządu Stowarzyszenia Związku Artystów i Kompozytorów Scenicznych Michał Komar jest dzisiaj gościem jazzowego poranka dwójki. Witam pana serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Spotykamy się w związku ze stuleciem istnienia tej samorządnej instytucji. 19 marca w Teatrze Wielkim Operze Narodowej uroczysta gala z tej okazji. Jak powstał ZAIX i po co właściwie powstał ZAIX? No, ZAIX powstał, został stworzony przez polskich twórców. Twórców, autorów muzyki, dramatopisarzy. A dlaczego powstał? No, bo przede wszystkim wiadomo już było, że rysuje się na horyzoncie niepodległe państwo polskie. Wszystkie państwa zaborcze, ale nie tylko zaborcze, były członkami konwencji berneńskiej chroniącej prawa autorskie. Tak się stało, że na przełomie mniej więcej XIX i XX wieku wszystkie cywilizowane państwa zdały sobie sprawę, że kultura to jest wartość państwowa, wartość narodowa, więc trzeba ją chronić. Oczywiście koncepty były wcześniejsze. Prawo autorskie przecież bierze się od Beaumarchais w Europie, w Stanach, od ojców założycieli, od twórców konstytucji amerykańskiej. No więc było oczywiste, że skoro Polska odzyskuje niepodległość, to trzeba będzie chronić prawa polskich twórców, obywateli Rzeczpospolitej, a jednocześnie reprezentować prawa twórców obcych, działających na terenie Rzeczpospolitej. I taki był zamysł. Chronić prawa autorów. Co to znaczy chronić prawa autorów? Pomagać. No właśnie. Na czym polega zasada ZAIX-u? Ale zasada właściwie stu kilkudziesięciu organizacji działających w całym świecie i tworzących sieć. Wróćmy do Chopina na moment. Sieć, w której ZAIX zajmuje dość wysoką pozycję, tak. Ale to za chwilę. Wróćmy do Chopina na chwileczkę. Chopin, jak wiadomo, nie lubił koncertować. Wstydził się, zdaje się. Tak mówią. Tak to wynika z jego listów. Z czego się utrzymywał? Z lekcji dawanych bogatym panienkom oraz ze sprzedaży swoich nut. Tych wydawców miał kilku, rozrzuconych w całej Europie. Musiał jeździć do nich, żeby sprawdzać, czy dobrze sprzedają, czy uczciwie i tak dalej. Czy ze tak wszystkiego dalej. Się rozliczają, no co właśnie. Do Guldena. Ale wtedy jedynym nośnikiem tej muzyki był papier, były nuty. Druki muzyczne, tak mówiąc ściśle. Tak jest. No a teraz mamy tak, stacje radiowe, stacje telewizyjne, portale, aplikacje. No więc właśnie, teraz to może, skoro już pan profesor zapoczątkował ten temat głęboki, to przejdźmy do wyzwań współczesności i tego, jak zmieniała się ochrona praw i przed jakimi wyzwaniami stoją dzisiaj takie organizacje jak ZAIX, w jaki sposób współczesne kanały komunikacyjne i zmiana, która następuje, nośników, no mówiąc krótko, internet wpływają na dolę twórców i jak ZAIX może im pomagać w takiej sytuacji. Siedzimy teraz w bardzo nowoczesnym studiu Polskiego Radia. To prawda. Klimatyzowanym dodaję. Tak. ZAIX współpracuje z Polskim Radiem od 90 lat. 90 lat to też jest sporo. Polskie Radio się rozwijało. Ma coraz nowe możliwości nadawania muzyki, tekstów, na przykład teatrów Polskiego Radia. Prawda? Tak jest. No to jest wszystko nasza działalność, nasza działalność autorów. Jakie są wyzwania? Lojalność to jest podstawowa sprawa. Nasza współpraca Polskiego Radia z ZAIX-em opiera się na lojalności. To jest niezwykle ważne. No ale są tacy użytkownicy, którzy starają się uciec od tej lojalności, sądząc, że eksploatacja, wykorzystywanie utworów autorów bez informowania ich na przykład o tym, że te utwory zostały wykorzystane, albo chęć ucieczki od zapłacenia autorom należnego honorarium. No, są takie duże przedsięwzięcia, niekiedy światowe. Więc zakładamy, że takim podstawowym elementem jest wytworzenie atmosfery
atmosfery lojalności, lojalnej współpracy. Myśli pan profesor, że samo wytworzenie atmosfery jest wystarczające? Bo z drugiej strony jakby okazja czyni chęć obejścia. Znaczy, no, jeśli jest taka możliwość sięgnięcia po dobro kultury gdzieś za darmo, to z tej okazji się korzysta. Jak sobie z tym radzić oprócz gorącego namawiania użytkowników i oprócz wytwarzania atmosfery? Prawo. Prawo. W tej chwili toczy się debata dotycząca, już sejmowa debata dotycząca nowych regulacji prawnych związanych z prawem autorskim. W najbliższym czasie będzie nowa dyrektywa europejska dotycząca tych szeroko rozumianych spraw. Oczywiście, że prawo jest bardzo elementem podstawowym, ważnym, ale to także dotyczy, jakby tu powiedzieć, atmosfery. Wracam do atmosfery, do zasady zrozumienia, że wielki nadawca bez twórców, bez autorów nie poradzi sobie. Musi mieć jakiś materiał do nadawania. Prawda? No nie można w kółko korzystać z recyklingu. Prawda? No więc wykorzystywać właśnie dorobku pokoleń poprzednich. A w związku, znaczy należy wracać do tego, reinterpretować ten wielki dorobek, wracać do niego, ale w sposób coraz bardziej nowy, no taki przyciągający, taki otwierający możliwość widzenia, że w tym dziele Chopina jest coś fantastycznego i nowoczesnego. Takiego, które otwiera przed nami świat. No, to jest to najważniejsze wyzwanie. Mamy szereg innych wyzwań, no bo wiadomo, że status twórcy w Polsce, mówiąc, to większość twórców no, słabo zarabia, większość nie ma ubezpieczenia. To są też bardzo, bardzo ważne sprawy. A ZAIKS, który jest, pan trafnie podkreślił, samorządną organizacją od początku. Od początku udało się przetrwać. I do dnia dzisiejszego, w najgorszych czasach. PRL-owskich również. PRL-owskich. Co więcej, myśmy mieli wielkich przyjaciół. Mianowicie twórców na Zachodzie, którzy zdawali sobie sprawę, co tutaj się dzieje. I oni nam pomagali. I na przykład siedziba ZAIKS-u, Dom pod Królami, odbudowany z pieniędzy członków ZAIKS-u, no został odbudowany także dzięki pomocy naszych kolegów amerykańskich, brytyjskich i francuskich. Dobrze jest mieć kolegów na całym świecie. Jak ZAIKS jest postrzegany, był postrzegany na przestrzeni dziejów przez twórców? Bo z jednej strony oczywiście działa w ich interesie i na rzecz ich korzyści. Jest ich własnością. Podejrzewam, że znajdą się tacy, którzy uważają ZAIKS za jakiś rodzaj niepotrzebnego pośrednika. Co by i takim twórcom odpowiedział pan profesor? Ja bym powiedział tak, że przede wszystkim należy... Wyobraża pan sobie w ogóle taką wolną Amerykankę, polską kulturę bez ZAIKS-u, artystów podpisujących umowę z wytwórniami, domami producentkimi? Nie, ponieważ mogę sobie to wyobrazić teoretycznie, natomiast twórcy muszą zrozumieć jedną podstawową rzecz, że kiedy mają mocne wsparcie instytucjonalne w postaci własnej organizacji, to w sytuacjach konfliktu z wielkim producentem, wielkim użytkownikiem, zawsze lepiej mieć za sobą tych kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy staną murem za tobą, tak, niż kopać się z koniem, przepraszam za... No z dużymi korporacjami, które myślą o swoim interesie. Tak. Pojedynczemu twórcy jest pewnie ciężko. Pojedynczy twórca zawsze przegra. Zawsze przegra. I w tym celu potrzebny jest mu ZAIKS. Gala ZAIKS-u 19 marca w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Jakie atrakcje państwo przygotowali? Dodam tylko, że Polskie Radio jest jednym z patronów obchodów stulecia ZAIKS-u. Tak. I nawet z tej okazji wspólnie zorganizowaliśmy konkurs na piosenkę. I no, napłynęło już sporo zgłoszeń, a niektórzy twierdzą, że ostatniego dnia napłynie jeszcze więcej, bo to twórcy na ostatnią chwilę. Na ostatnią chwilę czekają. W tej chwili jest około 200 piosenek gotowych do emisji.
Miejmy nadzieję, że znajdują się wśród nich arcydzieła. No strasznie bym się cieszył, gdyby się okazało, że dzięki temu wspólnemu z Polskim Radiem konkursowi mamy coś, coś ciekawego. Oby tak się stało. A jeśli chodzi o samą galę artystów? No gala jest fantastyczna. Znaczy ja nie mogę zdradzać wszystkich tajemnic, ale to jest przegląd twórczości członków ZAIKS-u od początku. Od 1918 roku, a to jest twórczość, no wszystkie przeboje polskie, zarówno w dziedzinie muzyki poważnej, jak i muzyki rozrywkowej, jazz, rock and roll, to wszystko ludzie z ZAIKS-u. To wszystko dzięki ZAIKS-owi. Wśród tych organizacji bodajże około 200 ZAIKS mieści się gdzieś, jak sądzę, z tego co wiem, w okolicach drugiej dziesiątki. To jest mocna pozycja. 18 pozycja w świecie. Jak udało się te pozycje wypracować? Jakie, co odróżnia specyfikę naszą, polską, od światowych organizacji? Czym ZAIKS się wyróżnia? Ja nie sądzę, żeby... Nie sądzę, że... Po pierwsze tym, że trwał nieustannie i był nienaruszalny. To znaczy był zawsze własnością swoich członków, zawsze własnością swoich twórców i miał zawsze bardzo dobre kontakty z wielkim światem, to znaczy z Zachodem. Myśmy mieli zawsze dobre stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, znaczy z organizacjami tego typu w Stanach, we Francji, w Niemczech, we Włoszech, w całej Europie. To budowało krok po kroku budowało siłę ZAIKS. No ponadto rozwija się polski rynek, to nie ulega wątpliwości. No skoro tak, to i twórcy czują się nieco lepiej. Na tym to polega. Oby rozwijali się jak najbardziej, czego twórcom i ZAIKS-owi i nam wszystkim życzymy. Bardzo dziękuję za tę wizytę. Dziękuję. Wiceprzewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych, bo taka jest pełna taka nazwa. Jest historyczna bo wtedy nazwa. Tuwim, prawda, tak. Pierwsi ci założyciele to byli przecież artyści, twórcy, którzy pisali dla teatrzyków rewiowych i tym podobnych i chcieli, żeby ich prawa były chronione i do dzisiaj ZAIKS tych praw chroni. Dziękuję bardzo za wizytę. Ja dziękuję bardzo.